Robert wyjechał w podróż służbową. Udało mu się wrócić do domu dzień wcześniej. Zastał żonę w sypialni pogrążoną w lekturze. Czy kobieta okłamuje swojego męża? Tak, żona Roberta trochę za bardzo wystroiła się na czytanie książki. A poza tym spod łóżka wystaje czyjaś stopa. Twoim zadaniem będzie teraz ustalić, która osoba popełnia błąd. Gotowy? Pierwsze zadanie. Karolina i Eliza nie potrafią pływać. Obie postanowiły, że tego lata w końcu się nauczą. Karolina wybrała się nad rzekę nieopodal swojego domu, a Eliza pojechała nad jezioro ze znajomymi. Obie weszły do wody same. Która z nich jest w większym niebezpieczeństwie? Karolina. Jeśli zacznie się topić, nikt nie pospieszy jej na ratunek. Poza tym trudno jest nauczyć się pływać w wartkiej rzece. Krysia i Ewelina chcą iść na imprezę do koleżanki, ale rodzice im zabronili, bo następnego dnia muszą wstać do szkoły. Krysia postanowiła wymknąć się przez okno, a Ewelina planuje wyślizgnąć się tylnymi drzwiami. Która z nich nie pojawi się dziś na imprezie? Prawdopodobnie Ewelina. Plan Krysi jest ryzykowny, ale ma szansę. Jednak mama Eweliny siedzi w ogródku i czyta. Na pewno zobaczy, jak jej córka się wymyka. Honorata i Anna wybierają się ze znajomymi na wieczorny seans do kina, a tymczasem korzystają z pięknej pogody i siedzą w ogródku. Która z nich nie obejrzy dziś filmu? Honorata. Zaraz będzie przyrządzać sobie mięso, które chyba trochę za długo leżało w słońcu. I za jakiś czas czeka ją zatrucie pokarmowe. Łucja i Klaudia pojechały na wakacje do Grecji. Obie zamierzają skoczyć z urwiska do wody, która jest w niebezpieczeństwie. Łucja. Może rozbić się o skały, które znajdują się w dole urwiska. Natalia kazała córce zostać w domu i się uczyć, zamiast iść na imprezę urodzinową do koleżanki. Córka Alicji też miała cały dzień siedzieć w swoim pokoju, zamiast iść do kina. Nastolatki zeszły na kolację o 19:00, która mama nie zorientowała się, że dziecko ją okłamało. Natalia. Pada deszcz, a jej córka ma mokre włosy. To znaczy, że była poza domem, a nie w swoim pokoju. Basia i Kalina mają ferie zimowe i bawią się na dworze. Basia uczy się jeździć na łyżwach na zamarzniętym jeziorze, a Kalina zjeżdża na nartach w lesie. Która z nich robi coś głupiego? Basia. Lód na jeziorze pęka, a dookoła nie ma nikogo, kto w razie czego by jej pomógł. Wojtek i Daniel jadą do pracy i oboje są już spóźnieni. Który z nich postępuje niewłaściwie? Daniel pędzi na złamanie karku w miejscu z ograniczeniem prędkości. W środku dnia z banku zniknęły wszystkie pieniądze i nikt tego nie zauważył. Pomieszczenie, w którym trzymano gotówkę, było całkowicie puste. Leżała tam tylko karteczka z napisem 7718. Policja aresztowała trzech najbardziej znanych przestępców w mieście. Billa, Dove'a i Alexa. Problem polegał na tym, że nie można było ustalić, który z nich to zrobił, bo na miejscu nie znaleziono odcisków palców. Jak myślisz, detektywie? Odwróć karteczkę do góry nogami, a z cyfr będzie można odczytać zaszyfrowane imię Bill. Wygląda na to, że to on ukradł force. Tuż przed zachodem słońca w pałacu króla złapano młodego chłopaka ze wsi. Władca bardzo się zdenerwował i nie miał zamiaru wypuścić chłopaka, a że uwielbiał zagadki, dał mu szansę na ucieczkę. Powiedział, że może wyjść przez jedne z trzech drzwi, a jeśli nic mu się nie stanie, odzyska wolność. Za pierwszymi wrotami znajduje się ogromny zbiornik, który rankiem napełniono wrzątkiem. W drugim przejściu czekają trzy głodne lwy, a za trzecimi drzwiami szaleje pożar.
Chłopiec podjął decyzję i udało mu się uciec. Które drzwi wybrał? Wyszedł przez pierwsze drzwi. Skoro rankiem wlano tam wrzątek, to do wieczora woda zdążyła już ostygnąć. Pani Kowalczyk, mama czwórki dzieci, wyszła do pracy. Na stole w kuchni zostawiła dla najstarszej córki Kasi 50 zł na zakupy. Minęło parę godzin, a dziewczyna oznajmiła mamie, że nigdzie nie może znaleźć banknotu. Pani Kowalczyk kazała jej poszukać kasy. Kasia przepytała w tej sprawie swoje rodzeństwo. Sabina napisała jej SMS-a o treści: widziałam pieniądze, ale ich nie tknęłam. Hania odpisała: położyłam kasę pod talerzem, żeby jej nie zwiało. A Daria oznajmiła: sprawdź w koszu na śmieci. Na stole leżało dużo ulotek z wczoraj, więc je wyrzuciłam. Może pieniądze się w nich zawieruszyły. Kto przywłaszczył sobie kasę? Prawdopodobnie Daria. Kiedy pani Kowalczyk kładła pieniądze na stole, nie było tam żadnych ulotek, więc dziewczyna ewidentnie coś kręci. Aurelia i Adam wybrali się na wakacje na wieś. Oboje uwielbiają długie wędrówki i zwiedzanie. Pewnego dnia natknęli się na opuszczony hotel. Weszli do środka. Wszystko było zniszczone, a szyby wybite. Zrobili parę zdjęć, a po powrocie do domu zabrali się za ich oglądanie. Jedna z fotografii bardzo ich przestraszyła. Która i dlaczego? Prawdopodobnie ta. Na ścianie wisi lustro, ale nie widać w nim odbicia Aurelii i Adama. Agata i Danusia są siostrami. Babcia dała Agacie w prezencie bransoletkę, ale spodobała się ona obu dziewczynom. Danusia często podkrada biżuterię swojej siostrze. Pewnego razu Agata wróciła do domu i zauważyła, że bransoletka gdzieś zniknęła. Zapukała do pokoju swojej siostry. Danusia otworzyła drzwi, zobaczyła, kto za nimi stoi i szybko je zamknęła. Agata wtargnęła do pokoju i zaczęła szukać bransoletki, ale nigdzie nie mogła jej znaleźć. Zanim jednak wyszła, coś sobie przypomniała i udało jej się znaleźć błyskotkę. Gdzie była schowana? Agata przypomniała sobie, że kiedy Daria otworzyła jej drzwi, miała na sobie koszulkę bez rękawów, a kiedy weszła do pokoju, dziewczyna była ubrana w koszulę. Dziewczyna włożyła bransoletkę i schowała ją pod rękawem i dlatego Agata nie mogła jej nigdzie znaleźć. Sebastian obudził się w lochu. Nie pamiętał, jak do tego doszło. Cela miała drzwi. Chłopak próbował je otworzyć, ale były zamknięte na trzy spusty. Obok znalazł trzy przyciski. Nad jednym z nich widnieje koło, nad drugim trójkąt, a nad trzecim prostokąt. Jeden przycisk otworzy drzwi, a drugi już na zawsze je zamknie. Sebastian znalazł też notatkę o treści 1, 5, 7, 11. Który przycisk powinien nacisnąć, żeby się stamtąd wydostać? Widzisz zegar nad drzwiami? Jest on tam nie bez powodu. Jeśli połączysz liniami liczby 1, 5, 7 i 11, otrzymasz prostokąt. Wychodzi na to, że Sebastian musi wcisnąć trzeci przycisk. Łukasz, spadkobierca fortuny, wybrał się na herbatkę do swojego kuzyna Kornela. Rozmawiali o piłce wodnej, kiedy nagle Łukaszowi zabrakło tchu. Kornel zadzwonił po lekarza, a ten stwierdził, że chłopak został otruty. Obaj pili tę samą herbatę. Jakim sposobem Kornel zdołał otruć kuzyna? Trucizna musiała znajdować się na filiżance Łukasza i prawdopodobnie ją zlizał, kiedy zbliżył ją do ust. W pewnym miasteczku dozwolone są tylko rozrywki i jedzenie słodyczy. Nikt nie czyta i nikt się nie uczy. Pani Rudnicka wróciła do domu po długim, pełnym wrażeń dniu w klubie. Jej trzy córki też bawiły się cały dzień. Zapytała je, co porabiały. Hania powiedziała, że cały dzień oglądała telewizję. Ela oznajmiła, że była w parku wodnym, a Asia stwierdziła, że razem ze znajomymi urządzili sobie maraton jedzenia słodyczy. Pani Rudnicka wiedziała jednak, że jedna z jej córek kłamie i tak naprawdę przez cały dzień czytała książkę. Domyślasz się, która? Hania, przyjrzyj się książkom na stoliku. Większość z nich jest idealnie ułożona, a jedna odstaje od reszty. Hania musiała ją czytać.
Pewna kobieta zadzwoniła na policję i zeznała, że ktoś ją okradł. Oto co powiedziała. Byłam na randce. W jednej chwili poszłam do łazienki, żeby poprawić makijaż. Nagle ktoś zaszedł mnie od tyłu i uderzył mnie w głowę ciężkim przedmiotem. Straciłam przytomność i dopiero po kilku minutach się ocknęłam. Dalej, kręci mi się w głowie. Nie wiem, jak wyglądał napastnik. Nic nie widziałam. Byłam pochłonięta malowaniem ust. Policja odmówiła przyjęcia zgłoszenia i odesłano ją z kwitkiem. Dlaczego? Skoro kobieta malowała usta, musiała patrzeć na swoje odbicie w wielkim lustrze. Gdyby ktoś zaszedł ją od tyłu, od razu by go zobaczyła. Wygląda na to, że wymyśliła tę historyjkę. Właściciel bistro z mrożoną herbatą zgłosił, że ktoś ukradł mu wszystkie pieniądze. Wyszedł stamtąd dosłownie na 2 minuty. Policja przesłuchała 3 klientów. Tola, nastolatka, powiedziała, że słuchała muzyki i była zajęta swoimi sprawami. Karol, mężczyzna w średnim wieku, oznajmił, że przyszedł dopiero kilka minut temu i nie widział nic podejrzanego. A Sylwia, pani doktor, powiedziała, że była pochłonięta czytaniem książki i też niczego nie zauważyła. Kto ukradł pieniądze? Karol powiedział, że przyszedł tam chwilę temu, ale spójrz na jego napój. Lód zdążył się już rozpuścić, a to znaczy, że siedział tam już od dłuższego czasu.